A, to idzie świetnie. Dzień dobry. Witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś zapraszam Was na recenzję Samsunga Galaxy A7. Oczywiście mowa o Galaxy A7 z roku 2018, bo jak być może niektórzy z Was pamiętają, był już taki model o dokładnie tej samej nazwie. Oczywiście o innym oznaczeniu, o innej technologii, o innym wyposażeniu, ale nazwie takiej samej. Dlatego dla pewności przypomnę, że mówimy o tegorocznym Galaxy A7. Galaxy A7 to model trochę nietypowy dla Samsunga. Nietypowy, bo to był pierwszy Samsung z potrójnym aparatem fotograficznym i jak widzicie bez czytnika linii papilarnych na tyle obudowy, bo czytnik ma z boku. Tym, co jeszcze wyróżnia ten model, jest brak notcha, nieco wbrew obecnie panującej modzie i również nieco wbrew obecnej modzie port micro USB, a obok mini jack. No to akurat ostatnie jest raczej zaletą niż wadą, ale skąd to micro USB im się wzięło? Może w magazynach im zalegały? No nie wiem, w każdym razie dziwne to trochę, ale zacznijmy od początku. Galaxy A7 trafi do Was w skromnym białym kartoniku, wewnątrz którego poza telefonem znajdziecie oczywiście makulaturkę, igłę do otwierania gniazd na karty, zasilacz z przewodem, no niestety nie jest to szybka ładowarka, ale i tak by się no niewiele zdała, bo ładowania szybkiego tutaj nie mamy. No i słuchawki. Słuchawki raczej niezbyt wygodne w noszeniu, takie rzekłbym trochę toporne z wyglądu i bardzo mocno przeciętnie grające. Na szczęście, tak jak powiedziałem, jest mini jack w telefonie, także bez problemu dobierzecie jakieś inne. Obudowa. No cóż, ci, którzy nie lubią notcha, będą zachwyceni. Ci, którzy nie lubią szerokich ramek, no trochę mniej, bo ramki tu jednak są. Może nie jakieś strasznie szerokie, ale no, wyraźnie zauważalne. Szczególnie mnie osobiście razi ta na dole, bo nie ma tam przycisków systemowych. Przyciski są na ekranie i takie puste pole, w ogóle nie zagospodarowane. Ale. Sam telefon w sumie można uznać za ładny. Tył wykończony szkłem 2,5D, zresztą podobnie jak przód. Nie brudzi się zanadto. Zauważyłem, że obudowa jest dosyć trwała. Na tyle nie widać mikrorysek, pomimo tego, że telefonu już używam dobrze ponad miesiąc. Z przodu również wszystko wygląda jak nowe, a zabrudzenia łatwo usunąć i w sumie nie pojawiają się zbyt intensywnie, zbyt ochoczo. Obudowę, czyli te dwie szklane tafle, spaja w całości metalowa ramka. I wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że ramka jest tworzywa, bo telefon jest bardzo lekki. Fakt, ja też zauważyłem, że jest lekki, ale ramka jest na pewno metalowa, bo przy nieostrożnym montażu szufladki z kartami, no niestety udało mi się tą ramkę zadrapać. To była moja nieuwaga, to nie jest tak, że ta ramka jest jakoś szczególnie podatna na zadrapania. To jest raczej to, że ja jestem mało ostrożny, zadrapałem wylaz pod lakieru metal, także na pewno jest to jakiś tam stop aluminium. W każdym razie obudowa jest sztywna, nie trzeszczy, bardzo dobrze zmontowana, także myślę, że jeżeli chodzi o jakość wykonania telefonu, nie powinniśmy tutaj mieć żadnych zastrzeżeń. Co do ergonomii, to już mam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony telefon jest świetnie wyważony, bardzo dobrze leży w ręku, nie ucieka z tej ręki pomimo tego, że jest szklany, gładki, śliski, nie jeździ po stole, ale jak dla mnie przyciski głośności są nieco zbyt wysoko. Osoby o drobniejszych dłoniach mogą mieć problem, by ich dosięgnąć podczas rozmowy, bo one są tu przy samej górze, prawie że niemal w narożniku, więc no cóż, po prostu miejcie to na uwadze. Miejcie również na uwadze genialnie, rewelacyjnie, doskonale, perfekcyjnie, rozpływam się, umiejscowiony czytnik linii papilarnych. No leży on w doskonałym miejscu i działa? No właśnie, no nie do końca idealnie. Położenie super, po prostu zawsze w każdym telefonie chciałbym czytnik w tym miejscu, ale żeby on jeszcze działał, zdecydowanie lepiej niż w A7, bo tutaj no działa bardzo przeciętnie. Nie jest najszybszy. Fakt, dobra, jest aktywny, wystarczy go dotknąć, żeby odblokować ekran, ale to odblokowanie nie następuje jakoś super błyskawicznie. A do tego czytnik jest bardzo wrażliwy na zabrudzenie, na to, czy mamy chociażby nawet lekko wilgotny palec. No, po kilku dotknięciach czytnik przestaje działać ze 100% precyzją, zdarzają mu się błędne odczyty, więc to moim zdaniem można by było jeszcze tutaj poprawić, ale nie. Nie jest tragicznie, ale nie powiedziałbym, że jest
Idealnie. A jak już jest mowa o zabezpieczeniach, no to jeszcze dodam, że oczywiście jest też rozpoznawanie twarzy, ale w oparciu o obraz, czyli o przedni aparat. No i to też w dzień zupełnie dobrze, radzi sobie, nie jest może najszybsze, ale jakoś to działa i w sumie nie można na to narzekać. Natomiast przy słabszym oświetleniu to już zaczyna się gubić. Dobra, możemy rozświetlić ekran, podświetlić trochę ekranem naszą twarz, no wtedy szybciej zadziała. No a jak już jest zupełnie ciemno, no to niestety o tej funkcji raczej proponuję zapomnieć. Także też znowu do perfekcji jeszcze trochę brak. Ponarzekałem, no to teraz znowu trochę trzeba by posłodzić. A posłodzę na temat wyświetlacza. Jak na klasę telefonu, segment, cenę, to jest on naprawdę bardzo dobry. Oczywiście AMOLED. Także mamy super kolory, super czerń, dobre kąty czytelności, no ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy dobrą jasność, dobry minimalny poziom jasności, tryb ochrony wzroku przed szkodliwymi promieniami niebieskimi, czyli taki powiedzmy tryb czytelniczy, który w dodatku może działać automatycznie, możemy zmieniać jego natężenie, a jeszcze do tego, do kompletu, mamy możliwość dostosowania balansu bieli, intensywności kolorów do naszych upodobań, jest kilka takich predefiniowanych ustawień. Jak obraz? No to jeszcze może parę słów w takim razie o dźwięku. Jeżeli chodzi o możliwości, nazwijmy to muzyczne, to jest zupełnie nieźle. Co prawda zabrakło bardzo przeze mnie prywatnie lubianej aplikacji Samsunga do odtwarzania muzyki. Jest aplikacja Google, nie wiedzieć czemu. Ale tam Samsunga można sobie pobrać, ja sobie ją zainstalowałem i jest, i działa. No i do tego mamy jeszcze bardzo fajny i dosyć rozbudowany equalizer. Bo mamy tam nie tylko taki zwykły korektor graficzny z suwaczkami, ale możemy sobie zasymulować wzmacniacz lampowy, mamy skaler ultra high quality, mamy również tryb Dolby Atmos, no i jeszcze Adapt Sound, czyli możliwość dostosowania korekty brzmienia do możliwości naszych słuchawek i naszych uszu. Także z Galaxy A7 w roli odtwarzacza muzycznego jestem zadowolony. I dodam jeszcze, że głośnik zewnętrzny, niestety no jest tylko jeden, dosyć łatwo go zasłonić, bo jego szczelina znajduje się na dolnej ściance i kiedy trzymamy telefon poziomo, no to musimy się pilnować, by głośniczka nie przysłonić, ale głośnik gra czysto, gra głośno. No te słuchawki od zestawu nie są rewelacyjne, ale dzięki temu, że jest mini jack, to możemy zastąpić je innymi. No i będą nam potrzebne w roli anteny radia, bo radio FM, co też jest w sumie u Samsunga rzadkie, mamy tutaj. I w dodatku to radio jeszcze nie tylko ma RDS i pamięć stacji, ale jeszcze możliwość nagrywania audycji. Z obrazu i dźwięku w Galaxy A7 jestem zadowolony. Jestem też zadowolony, chociaż nie do końca, ale jednak zadowolony z akumulatora. To już kolejny spośród ostatnio przeze mnie testowanych smartfonów, który jest w stanie bez większego problemu pracować 2 dni. No dobra, jak się postaracie, rozładujecie go szybciej, ale nawet podczas intensywnego użytkowania, tego pierwszego okresu testów, benchmarki, zdjęcia i tak dalej, przeglądanie zawartości, wszystko, nie zdarzyło się, żeby telefon do końca dnia mi nie wytrzymał. Wytrzymywał z zapasem tam różnie, 30-40% akumulatora. Różnie to bywało, ale generalnie nie udało mi się rozładować go jakoś tak strasznie przedwcześnie. Później, kiedy używałem A7 już jako takiego mojego normalnego, podstawowego, codziennego telefonu, no to te 2 dni bez problemu wytrzymywał. Od taki miałem zwyczaj, że drugiego dnia wieczorem po pracy wracałem do domu, podłączałem sobie na ładowarkę, no i znów wiedziałem, że kolejny dzień, półtora bez problemu ten telefon wytrzyma. No niestety, nie ma szybkiego ładowania. No i niestety to ładowanie trochę zajmuje, trzeba liczyć 2,5 godziny mniej więcej od zera do pełności. No wiadomo, jak bateria nie jest do końca rozładowana, no to tak liczcie około 2 godzin, takie standardowe, typowe ładowanie powinno tutaj trwać. Nie ma szybkiego ładowania. Nie ma ładowania bezprzewodowego, chociaż tył szklany. A, i zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że obudowa też nie jest wodoszczelna. Powinienem o tym wspomnieć na początku, ale mi jakoś umknęło. A pamiętajmy, że niektóre Samsungi Galaxy A, no, wodoszczelne jednak były. No jest taka, powiedzmy, tutaj lista braków, ale są też plusy i to bardzo duże. Mianowicie, tym dużym plusem w mojej ocenie jest to, że gniazdo Dual SIM nie jest hybrydowe. Mamy gniazdko na 2 karty nano SIM i 3 gniazdko na kartę microSD, a sama szufladka jest bardzo porządnie zrobiona i łatwo montować karty, bo karty się w niej zatrzaskują, nie wypadają przy wsuwaniu ich do slotu.
Świetnie to działa. No i oczywiście obsługa Dual SIM jest banalnie prosta. No i w ogóle pod względem komunikacyjnym jestem bardzo zadowolony z tego telefonu, bo nie tylko mam Dual SIM bez konieczności rezygnowania z rozbudowy pamięci, ale też mam dobrą jakość połączeń. Bez problemu oczywiście działa też Wi-Fi, działa GPS, działa Bluetooth. Tutaj na te moduły naprawdę nie mam powodów do narzekania, a jeszcze na koniec dodam, że jest NFC. A jak wygląda oprogramowanie naszego Galaxy A7? Mamy tutaj Androida 8.0 aktualnie z nakładką Experience 9.0. No, nakładka producencka. Ja akurat na co dzień, nie ukrywam tego, używam telefonu Samsunga, co prawda wyższej klasy, ale jestem po prostu z tą nakładką już zaprzyjaźniony i obyty. No i powiem Wam tak, jak nie lubicie totalnie nakładek, no to Experience też nie polubicie. Natomiast jeżeli jest Wam wszystko jedno, to ta nakładka daje się lubić, można ją dosyć szeroko spersonalizować, bo mamy nie tylko wybór tematów, ale możemy też przełączać się między widokiem płaskim, jak na przykład w iOSie, a klasycznym trybem zasobnikowym. Jest też tryb uproszczony. Jest trochę dodatków. Mam tu na myśli takie dodatki, jak na przykład funkcja podtrzymywania podświetlenia ekranu, gdy na niego patrzymy, czy też sterowanie gestami, chociażby wyciszanie dzwonka poprzez obrócenie telefonu. Mamy również trochę preinstalowanych aplikacji, w tym na przykład pakiet Microsoftu. Naturalnie, jeżeli tego nie chcemy, część z tych rzeczy daje się wyrzucić, część daje się wyłączyć, ale takich ewidentnych śmieci, takich reklamowych aplikacji typowo, no to tutaj nie ma. Są raczej rzeczy takie przydatne i praktyczne. Ja bym tutaj chociażby wyróżnił apkę do konserwacji, do zarządzania systemem i Safe, czyli taką bezpieczną przestrzeń, w której możemy przechowywać i dodatkowo chronić te najważniejsze dla nas aplikacje czy pliki. Samsung ma też osobną pobieralnię aplikacji dedykowanych dla telefonów Galaxy. Ma aplikację Samsung Members, gdzie znajdziecie porady, ale nie tylko, bo i o promocjach też się stamtąd dowiecie. Jest notesik, jest kilka jeszcze takich drobniejszych apek dodanych przez Samsunga, ale to już są takie drobne aplikacyjki zastępujące te standardowe od Google, jak na przykład tam dyktafon, czy zegar, czy przeglądarka internetowa. To co najważniejsze, to mamy do dyspozycji na starcie około 50-64 GB pamięci wewnętrznej. No i oczywiście możliwość użycia karty microSD. A jak to wszystko działa? No działa zupełnie dobrze. W codziennym użytkowaniu naprawdę nie miałem powodów, by narzekać na ten telefon. Nie laguje, nie tnie się. To nie jest mistrz wydajności, no ale to jest też średniak, więc też nie wymagajmy cudów. W Antutu tam 120 parę tysięcy wykręca. No po prostu klasyczny, klasyczny średniaczek. On ma w środku Exynosa 7885, ma 4 GB RAM-u i to w zupełności wystarcza do obsługi w zasadzie wszystkich aplikacji, jakie sobie wymyślimy, łącznie nawet z tymi, powiedzmy, w miarę mocnymi grami, chociaż tu no, nie wszystkie chodzą idealnie, a na przykład Fortnite'a się w ogóle nie daje uruchomić. No, to przypadeczek. Natomiast, no, umówmy się tak, wybitni gracze nie kupują telefonów średniej klasy, tylko się napalają na te z topowym prockiem i z dużym RAM-em, nie? Dla mnie najważniejsze było to, że smartfon nie lagował, nie nagrzewał się i nie wkurzał mnie przy codziennym użytkowaniu. No i tyle. Zapewne niecierpliwie czekacie na kilka słów na temat tego super, hiper potrójnego aparatu fotograficznego, ale najpierw może o przednim. Przedni jest dobry, robi fajne selfiki, może robić również selfika panoramicznego, pomaga nam w tym odpowiednimi sugestiami na ekranie. Mnie najbardziej spodobało się to, że robi całkiem przyzwoite selfiki w słabszym świetle, bo mamy nie tylko diodę doświetlającą, ale też jednocześnie wraz z nią możemy się doświetlić wyświetlaczem. Po prostu wyświetlacz rozjaśni się w pewnym takim zbliżonym do białego kolorze, ale nie dokładnie białym, po to, by zapewnić naturalny odcień naszej skóry, a dioda, no wiadomo, ona zawsze trochę taki chłodniejszy odcień. Także z selfików jestem zadowolony, no i filmowanie przednim aparatem też całkiem przyzwoicie wychodzi. Pomęczę Was trochę, no i w przypadku tylnego aparatu zacznijmy od końca, czyli od tej najmniejszej matrycy 5-megowej służącej do rozmywania tła. Złośliwi twierdzą, że Samsung ją dołożył tylko dlatego, żeby móc się pochwalić potrójnym aparatem zamiast podwójnego. Może trochę tak, ale rozmywanie tła działa zupełnie fajnie w tym modelu. Robi robotę. Dosyć precyzyjnie wycina obiekty, no niestety wymaga dość znacznego, bo ponad
metrowego, tutaj nawet wyświetla się sugestia, że 2,5 metra to ma być, no nie musi być, ale powiedzmy, że trzeba dość znacznie odsunąć się od fotografowanego obiektu, ale jak już złapiemy tą ostrość, jak już system wykryje, że mamy rozmyć tło, to zrobi to dosyć dobrze i dosyć precyzyjnie, a do tego jeszcze pozwoli nam na nałożenie efektów specjalnych i na przykład rozbłyski w tle mogą mieć kształt serduszek, tak switaśnie, mogą mieć kształt gwiazdek. W każdym razie wiedzcie, że działa to całkiem przyzwoicie. Przyzwoicie działa również cyfrowy zoom, co trochę, powiem szczerze, mnie zaskoczyło. Z klejeniem panoram też nie ma problemu, jest też tutaj naturalnie upiększanie i to całkiem też przyzwoicie działające. Możemy sobie dokleić animowane okularki, czapeczkę czy uszka, jak tam lubimy. Ta funkcja też tu się znalazła, jest też hyperlapse. Jest tutaj trochę jeszcze programu do wyboru, od chociażby jeszcze do fotografowania żywności, o, też dosyć ważny. I tryb manualny także znajdziemy w oprogramowaniu aparatu, ale niestety nie daje on możliwości zmiany czasu otwarcia migawki, czego powiem szczerze trochę żałowałem. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, ale co najważniejsze, aplikacja do obsługi aparatu jest prosta i przyjazna i działa bez zarzutu. No dobra, no to już Wam chyba mogę powiedzieć, że 24-megowa główna matryca robi całkiem przyzwoite zdjęcia. Oczywiście te nocne mogłyby być lepsze, bo powiem szczerze, jak na Samsunga to są co najwyżej dobre, to powinny być doskonałe. No ale też nie można mieć wszystkiego, szczególnie nie w tej cenie. Niemniej powiedzmy, że większych mankamentów zdjęcia ani nocne, ani dzienne nie mają. Wiadomo, że w nocy musicie się liczyć ze spadkiem ilości szczegółów. No i proponuję też posiłkować się trybem manualnym, na ile on Wam pozwoli. Może coś wyciągniecie więcej. Natomiast z ręki te zdjęcia, powiedzmy, są przyzwoitej jakości, akceptowalnej. Zdjęcia dzienne, no po prostu dobre i tyle. No, ale jeszcze mamy niespodziankę, mamy jeszcze trzeci obiektyw, szerokokątny. I to jest heca, bo powinienem zjechać ten obiektyw za to, co on robi z geometrią obrazu. 120 stopni. Znam konkurentów, którzy też mają obiektywy o takim kącie, a nie robią takiej beczki. Ale powiem Wam szczerze, obstrykałem kilka zdjęć, szczególnie architektonicznych, i choroba ten efekt, jak dla mnie, jest miły dla oka. Oczywiście nie zawsze on jest pożądany, nie zawsze to zdjęcie będzie idealne, takie jakbyście chcieli. No i tu mnie pewnie wytrawni fotograficy zaraz krytykują, że źle i w ogóle. No ale ja nadal będę się upierał, że spora część z tych zdjęć, jakie udało mi się zrobić tym szerokim kątem, jest fajna w odbiorze, jest jakaś niebanalna, trochę inna. No, po prostu te zdjęcia mają jakiś tam swój charakter i pewnie o to chodziło. Wiadomo, no jeżeli chcemy mieć idealny szeroki kąt, no to trzeba poszukać u konkurencji i to niestety trochę pieniążków tam trzeba będzie chyba dołożyć. Niemniej może się przydać w pewnych okolicznościach ten dodatkowy obiektyw, przy czym pamiętajmy, że on ma światło słabsze, czyli w trudnych warunkach ten obiektyw z przysłoną 2.4 sprawdzi się gorzej niż ten główny 1.7. No i pamiętajmy też, że mamy tutaj zdecydowanie mniejszą matrycę, bo 8-megową zamiast 24, czyli ta rozdzielczość obrazu też już nie będzie taka jak z głównego aparatu. A wideofilmowanie? W sumie też jestem zadowolony, bo filmom nie można niczego specjalnego zarzucać, ale ja tu bym chciał 4K, a tutaj tylko Full HD. A ten procesor, z tego co wiem, to może jednak 4K uciągnąć. No nie wiem dlaczego tak. W każdym razie jest co najwyżej Full HD, także cóż, no musi Wam to wystarczyć i tyle, ale przynajmniej jakość jest przyzwoita. No i jak ja ocenię Samsunga Galaxy A7 z 2018 roku? Mam trochę mieszane odczucia, bo z jednej strony telefon naprawdę daje się lubić. Fajnie wygląda, jest dobrze zrobiony, ma osobne gniazdo na kartę pamięci i dual SIM, ma mini jacka, ma bardzo dobry wyświetlacz, niezłą, przyzwoitą wydajność, ma w miarę sporo pamięci, bo 64 to już nie jest tak źle. Ma również przyzwoity akumulator, NFC, robi fajne selfiki, robi też zupełnie przyzwoite zdjęcia i filmy. Do tego ma szerokokątny obiektyw, w którym można się też fajnie fotografię pobawić. No w zasadzie, kurczę, na co by tu narzekać? A jednak, nie ma wodoszczelnej obudowy.
Nie ma szybkiego ładowania, o bezprzewodowym nie wspomnę. Rozpoznawanie twarzy działa tak sobie. Czytnik linii papilarnych położony idealnie, ale działający już nieco mniej idealnie. Do tego niezbyt modne szerokie ramki wokół ekranu, do tego równie niezbyt modny już port micro USB. No jest sporo plusów, ale i minusów kilka mamy. No i teraz jeszcze najważniejsze cena. Ten telefon zadebiutował w cenie 1599 zł. Zadebiutował, ale to już było jakiś czas temu i ceny już spadają. Co ważne, pamiętajcie, że kupując nowy telefon, to Samsung Wam oferuje różne tam dodatkowe promocje, zniżki, obniżki. Możecie na przykład oddać stary smartfon. To sobie sprawdzicie u Samsunga, ja nie będę za nich opowiadał, bo to oni Wam o tym powinni powiedzieć, nie ja. W każdym razie wiedzcie, że jest taka możliwość. Wiedzcie też, że ten telefon możecie znaleźć w ofertach operatorskich w roli przysłowiowego smartfona za złotówkę. A na wolnym rynku tak popatrzyłem, poszukałem, no i myślę, że już w okolicach 1200 zł udałoby się ten smartfon kupić i to jest w tym momencie już całkiem przyzwoita cena i możecie sobie pomyśleć o tym telefonie. I to już wszystko na temat Galaxy A7 z trójpstrykiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam oczywiście na kolejne filmy, no i mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł Wam opowiedzieć o jeszcze ciekawszym smartfonie Samsunga, takim co ma 4 aparaty z tyłu. Do zobaczenia, cześć!